Ostatnio wystartował serwer Anarchia.gg z dobrze wam znaną mechaniką rotacji serc pomiędzy graczami. Bardzo mnie zaciekawił ten projekt, dlatego postanowiłem zrobić jak najlepszego trapa. Aż w końcu udało się. Ten trap był nie do przeżycia. A więc jak wiecie lub nie, najlepsze trapy są z dripstone'ami. I żeby się wydostać z owego trapa, trzeba postawić blok nad sobą. A w moim trapie to zbyt długo zajmuje, przez co od razu się umiera. Więc mam już wszystkie item frame'y na trapa. Teraz zajmę się zbieraniem obsydianu. Dobra, znaleźliśmy lawę, let's go. Teraz wystarczy to zalać wodą. No i zbieramy nasz obsydian. Dobra, wykopałam już stack obsydianu, więc teraz wystarczy jeszcze zrobić mapy. Więc zabieram się za ich robienie. Dobrze, więc mam już 40 redstone, a teraz wystarczy tylko pozbierać iron. A więc już mamy cały iron, dlatego robimy kompasy. Teraz pozostaje tylko zrobić papier, a mamy 465 dolarków, więc zobaczmy na rynku. Dobra, franek sprzedaje za 300 dolarków, dlatego kupujemy. Jest mapa, let's go. No, troszkę tego będę potrzebował papieru, o nie. Dobra, znalazłem kolejny papier. O, jest, dobra. 24 mapy już mamy, let's go. Dobrze, a więc mam już wszystkie mapy, dlatego zajmijmy się budową trapa. A więc chodźmy tutaj. No i tutaj zrobimy naszego trapa. I tak spokojnie sobie budowałem, aż nagle wydarzyło się to. Co się stało? Dlaczego zniszczyło? Nie wiem, jak jeszcze... Dobra, nie wiem, czy to się uda. Dlatego postanowiłem wam pokazać mojego trapa, przetestowanego przez moich kolegów. 3, 4... Spróbować wydostać. 2, 3, 4, 5. Dobrze, a więc teraz spadasz i musisz, no, przeżyć.